Brzydka pogoda nie wystraszyła cyklistów, którzy w minioną sobotę wraz z prezydentem Markiem Wojtkowskim udali się na rajd rowerowy na teren Popowa w powiecie lipnowskim. Imprezę zorganizowano wspólnie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Włocławek. Trasa rajdu wiodła bowiem przez przepiękne tereny wśród bobrownickich lasów. Pan prezydent właśnie już, że tak powiem, opuścił, bo musi być o 14 w Włocławku. Jechał cały czas w tą stronę. Mimo brzydkiej, no niestety deszczowej pogody, jak widać, grupa rowerzystów, tych najbardziej zagorzałych, jednak wyruszyła ponownie do osady Popowo. Drugi raz, byliśmy rok temu. Z parkingu PWSZ przy ulicy Obrońców Wisły uczestnicy rajdu dotarli do osady Popowo, skąd wyruszyli w dalszą trasę. Startowaliśmy o godzinie 9, mimo że był deszcz, jednak nasi cykliści nie zawiedli nas. Mieliśmy prawie 100-osobową grupę. Przyjechaliśmy do osady Popowo, gdzie zostaliśmy jak zwykle pięknie przygotowani. Ze względu na teren, który nas tutaj otacza, przeprowadziliśmy kilka konkursów z naszymi cyklistami. Pogoda trochę nas nie rozpieszcza, więc musieliśmy się rozgrzać. Była piłka siatkowa, było przyciąganie liny, były skoki w workach, ale dla dzieci również też były konkursy. Także uważam, że impreza się udała i dziękuję serdecznie naszym cyklistom, że jednak dopisali mimo tej naszej pogody. Organizatorzy zapewnili cyklistom nie tylko niezapomniane wrażenia podczas samego rajdu, ale także ubezpieczenie, obsługę medyczną, techniczną, pamiątkowy znaczek i poczęstunek. Nie zabrakło artystycznych wrażeń. Zakończenie rajdu odbyło się przy dawnej pętli autobusowej na włocławskim Zawiślu.